Karolina Eskimos maszeruje na egzaminy. Słuchajcie, jest poniedziałek. Mam dzisiaj ustny hiszpański, potem za kilka godzin ustny niemiecki. Najtrudniejszy dzień. Trzymajcie kciuki! No, a jakby to kogoś interesowało, to tak wygląda mój kampus, czyli Craig Lockhart. Jeżeli zastanawiacie, jak mi idzie ubieranie się, biorąc pod uwagę, że miałam ze sobą tylko ten plecak, to całkiem nieźle. Dzisiaj mam na sobie koszulę, sweter jest cały czas ten sam, ale zmieniałam sobie po prostu, co mam pod spodem. A jako, że mam dzisiaj egzamin, to chciałam ustny, to chciałam wyglądać tak, powiedzmy, w miarę bardziej elegancko, ale mówmy się, to jest Szkocja, więc nikt się tak za bardzo nie przejmuje. Moja szkoła zrobiła tyle progres, że są trochę bardziej papierowe opakowania, ale zapytałam, słuchajcie, w ogóle pokażę wam, co mam w środku. Mieszankę grillowanych warzyw, kuskusu, sałatki z nudlami, hummusu i sałaty. Słuchajcie, zapytałam, czy można przynieść swoje opakowanie, powiedziała, że jak znajdę odpowiedni rozmiar, to mogę, także próbujemy. Właśnie czekam, słuchajcie, na drugi egzamin. Pierwszy poszedł bardzo dobrze, także trochę wam pokażę, że mojej szkoły tutaj, z tego piętra. Jestem teraz na samej górze i tak się to wszystko prezentuje. Tutaj mamy jeszcze więcej biurek, gdzie można sobie prasować. Tam na dole widać, jest jeszcze właśnie biblioteka, gdzie byłam wcześniej. No, na każdym piętrze mamy mnóstwo laboratoriów. Thank you. Pamiętacie te cudne ozdoby? Ta ulica jest po prostu przepiękna. Kochani, za mną jest Christmas Market. Przeszłam po egzaminie, poszło bardzo dobrze, mam już wynik, że jestem przeszczęśliwa. Idę kupić kilka prezentów. Potem widzę się z Anią, idziemy gotować. I to ostatni wieczór w Edynburgu. Mega dobry humor, piękna pogoda. Oczywiście, gdzie jest Karo? W sklepie ze zdrową żywnością. Słuchajcie, są nowe kulki Deliciously Ella. Nie wiem, czy się wyostrzy, ale oczywiście, że nie, bo nie mam ręki. W każdym razie tutaj mamy nowe smaki i nowy layout. Słuchajcie, ja powinnam stąd wyjść, to jest wszystko tak genialne, jeśli chodzi o kosmetyki naturalne i wegańskie. Chciałam wam pokazać właśnie, jest mnóstwo takich straganów, które sprzedają rzemiosło. Proszę, zobaczcie, jakie piękne, przepiękne. Idziemy dalej. Ja w tle słucham podcastu po niemiecku, więc pozdro, tak się szykuję do szkoły. Tutaj mniej pięknie. Ludzi jest strasznie dużo, jak na poniedziałek, słuchajcie. Tutaj mamy jakieś likiery, też fajnie to wygląda. Tu idą jakieś czapy. Ale jaja, zobaczcie. Słuchajcie, kochani, ostatni look na market. Obracamy się jeszcze w lewo, bo ja zabijam się z centrum i żegnam się z Edynburgiem. Musiałam powiedzieć z Nowym Jorkiem, z Edynburgiem już w tym roku. Ostatnia wieczerza nasza. Kochani, jesteśmy wolni, jest ze mną Łukasz, którego możecie pamiętać z Berlina. Ja teraz lecę prosto na lotnisko, a my w tym składzie widzimy się w styczniu. To jest to, o czym wam wczoraj mówiłam i to jest na bardzo wielu autobusach. Jest 5 rano, taki widok został mnie w moim pokoju. Żegnam się z wami i do zobaczenia jutro. Pa!